Jaka jest różnica między początkującym barmanem a nauczycielem z 15-letnim stażem? 4000 różnicy w pensji. W sensie na korzyść barmana, nie? Nie to, że nauczyciela. Właśnie to mi chodziło, ten żart taki, że nie musisz się uczyć. Dzień dobry, moi kochani. Ja oczywiście serdecznie witam Was z baru Sztok Polska podczas kolejnego odcinka 50 sztosowych koktajli, oczywiście sezonu duo drugiego. Mój sucharo klasyk może niektórych obrazić, ale realia są takie, jakie są. Życie samo pisze żarty, więc ja tylko, wiecie, przekazuję swoje obserwacje. Także jak ktoś się obraża, to niech się obraża. Natomiast oczywiście ten edukacyjny żart jest na miejscu tematycznie, bo naszym dzisiejszym sztosowym koktajlem jest Harvard. Receptura tego koktajlu po raz pierwszy została opublikowana w 1895 roku w książce Modern American Drinks, którą napisał George Kappler. Oczywiście naturalne jest to, że George po prostu chciał uczcić tą instytucję, którą jest Harvard, czyli tą bostońską, czy bliżej cambridżską uczelnię, najstarszą w Stanach Zjednoczonych. Chyba nikt nie jest z tego powodu zaskoczony. Konrad, jesteś zaskoczony? Absolutnie nie. Konrad jest absolutnie niezaskoczony. Ja też jak czytałem, to mówię, okej, spodziewałem się. Harvard, uczelnia, wszystko się zgadza. Zakładam, że w związku z tym George chciał oczywiście jakby dorównać prestiżowi i stworzyć równie dystyngowany i elegancki koktajl, dlatego jako fundamenty wybrał inny zacny napitek, czyli Manhattan. Czym się różnią te dwa drinki, zapytacie? Otóż myślę, że wiem, o co chodziło George'owi, ale powiem, że Harvard jest dopełniany wodą gazowaną. I powiem Wam, że ma to sens, bo jeżeli pomyślę sobie, że jest to koktajl, który jest serwowany na eleganckich wydarzeniach uczelnianych, no to wiadomo, że nie chodzi o mocny napitek, tylko coś bardziej orzeźwiającego. No bo jak wiemy, młodzi studenci, młode głowy, słabe głowy. Także myślę, że najlepiej będzie po prostu zrobić ten koktajl i ja Wam trochę skomentuję, czy to ma sens, czy nie ma sensu, także zapraszam. Harvard to koktajl mieszany w głównej mierze, stąd też szklanica. I od razu Wam powiem, że w oryginalnej wersji proporcje alkoholu i wermutu są te same. Natomiast ja teraz zrobię taką bardziej modernistyczną wersję, która moim zdaniem jest o wiele lepsza z racji tego, że dodajemy wodę gazowaną, żeby te składniki nam się nie pogubiły. Stąd też 50 ml brandy. ml słodkiego, czerwonego, włoskiego wermutu. Kilka kropel esencji bittersów ziołowych. I w oryginale jest to syrop cukrowy, ale pozwolicie, że dzisiaj troszeczkę zaszalejemy. Syrop klonowy, który z starzonym brandy idealnie się połączy. Dosłownie 5 ml. Taka kapeczka. Najpierw sobie połączę składniki. Teraz zasypiemy to wszystko lodem. I pomieszamy jakieś 15 sekund. No baza oczywiście jest świetna. A naszą gotową mieszankę będziemy przelewali do kieliszka koktajlowego. Dzyń! No i jako się rzekło, odrobina około 40 ml wody gazowanej. Nie będziemy już mieszali, bo tak naprawdę tych bąbelków to jest minimalna ilość. Natomiast jak najbardziej zaromatyzujemy koktajl z skórką z pomarańczy. Także omieciemy sobie klasycznie szkiełko i naszą skóreczkę wrzucimy do koktajlu. Proszę bardzo, Harvard ode mnie specjalnie dla Was. No i teraz pora sprawdzić, jakże on smakuje.
taki delikatny Manhattan, powiedziałbym. Wyczuwalne jest dzięki temu, że jest większa proporcja brandy. Oczywiście też czujemy fajnie czujemy wermut. Znowu taka wersja, powiedziałbym, mocnego, wyrazistego koktajlu w wersji orzeźwiającej. No, fajne. Po prostu fajne. Naprawdę fajne. Fajne. Nie, serio. Jest dobre. Jest dobre, jest leciutkie. Więc myślę, że dla kogoś, kto jeszcze nie jest przekonany do końca z tymi smakami, będzie idealne. Kochani, thank you very much. Pamiętajcie, subskrybujcie Łysą Głowę. Oglądajcie więcej filmików. I naturalnie, jeżeli chcecie więcej koktajlowej wiedzy, to zostawię link do zakupu mojej książki Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol. Może Wam się przydać. Ja mówię do zobaczenia i do następnego mieszania.